Cześć Wam, dzisiaj Jam jest Wizu, wizualnie, witam Was w grze, która nazywa się Genshin Impact Serio. Tym samym tytułem lecimy, bo dzisiejszy odcinek jest napchany do granic możliwości, a i tak wywaliłem z niego bardzo dużo informacji. Będą one w najbliższych dniach. Przepiękny, zachód, słońca za nami i skaczemy. Wczoraj był tysięczny odcinek z Genshin'a. Troszkę zmian jest w drodze, nie będą one następowały od razu, od razu, od razu, bo dużo z tego wymaga ode mnie przygotowań, więc drobne zmiany na kanale i w odcinkach z Genshin'a nastąpią. Nie będą one jakoś mega, strasznie drastyczne, ale się będą pojawiały, więc będzie się to dalej rozwijało racze. Ewolucyjnie niż mutacyjnie. O, w ten sposób, w ten sposób mógłbym to ująć. I jeżeli nie widzieliście wczorajszego odcinka, to jest oczywiście przypięty. Kawał świetnej roboty ze strony Anareny, Jume, Jurian, Mintro, cała masa osób tam awniania, się przyczynił, przyłożył swoją łapkę. Przepraszam wszystkich w tym momencie, nie wymienię, bo nie mam przed sobą listy. Jestem tak zmęczony i niewyspany, że mogę strzelać na śleponikami i nie trafić, więc <noise> jesteście osobą. Dziękuję Wam bardzo za pomoc przy stworzeniu tego odcinka. Bez Was by się nie udało, powiedzmy sobie. Szczerze, bez Was by się w ogóle nie udało, bo na ostatniej prostej miałem wysyp wszystkiego. Milion rzeczy jednocześnie z każdej strony mnie zaatakowało, plus, miałem no rozsypkę mentalną totalnie za dużo naraz, za wysokie obciążenie, zbyt duże zmęczenie, zbyt wielka deprawacja snu i tak dalej, i tak dalej. Dzięki wam się udało, jesteście fantastyczni, więc jeżeli komuś się wczorajszy odcinek podobał, to specjalne podziękowania właśnie dla Juma dla Anareny, dla Awni, dla Juriana, dla Mintro. Cała masa osób przyłożyła swoją łapkę do tego, żeby się na tym odcinku fajnie podziało. Jesteście osą. Oprócz tego wczorajszy stream, jeżeli chcecie, jest zapis na cmentarzu samoobsługowym, tam się podziało, Pograliśmy troszkę w gęszinę, pogadaliśmy były wspominkę z nami była. Na... Streamie, yeah! Oprócz tego polataliśmy chwilę w Fall Guysach, Wizu zmaścił, ale tak jak mówię, w, w, ostatnie dni były zamieszane i za późno zacząłem dawać ludziom znać, że mają instalować Fall Guysów, żeby z nami pograć, więc prawdopodobnie w Fall Guysów pogramy więcej w poniedziałek, jeżeli macie czas, chwilę ochotę, to już zapraszam. No i na sam koniec była fazmofobia, Wizu pierwszy raz grał w fazmofobię i tak byłem prowadzony za rączkę, że niczego się nie bałem, co prawda raz zginąłem, ale to tylko dlatego, że nie umiem grać w karty. Też nie wiem o co chodzi. Nim przejdziemy do ważnych i nowych rzeczy, to jeszcze jedna ważna, nie i nowa rzecz. Jest cała masa skamów, które na Discordzie atakują. Zarówno na naszym Discordzie mamy najazd botów, które próbują się gdzieś tam wkręcać i rozsyłać do Was wiadomości. Walczymy z tym nieustannie, cały czas, co jakiś czas to powraca, ale, ale tym razem jest jakaś taka mocniejsza masówka. Z drugiej strony, jak widzę na innych Discordach i w innych miejscach na świecie, jest cała masa skamów teraz, więc uważajcie na to, uważajcie na SMS-y, jakie dostajecie, uważajcie na maile, jakie dostajecie. Dzisiaj dostałem dwa sms -y z paczką do odbioru. Przeszli kasę, przeszli kasę, bo inaczej utknęła na celnym. Mhm, jasne, żadna paczka, która teraz jest przez mnie zamówiona, nie mogła utknąć na celnym, więc kurdur, dur dur. A druga rzecz jest taka, że dostawa maile od żandarmerii narodowej. W Polsce nie ma żandarmerii narodowej, w Polsce jest żandarmeria wojskowa, więc jak dostajecie tego typu maile, to najprawdopodobniej również jest skam. Nie otwierajcie tych obrazków, które tam są załączone, to są wirusy. Więc tak tylko wizu informuję że jesteśmy z każdej strony w tym momencie atakowani bullshitem i skamami, więc tak. I przejdźmy do rzeczy, która powinna się była pojawić przy... Przedwczoraj, przedwczoraj jakoś tak urodziny miał Saino, ale kiedy nagrywałem odcinki, bo ostatnie ze trzy odcinki pojawiały się z wyprzedzeniem, to jeszcze było przed tym, jak Saino nam cokolwiek wysłał, więc... Wszystkiego najlepszego, mam nadzieję, że jeżeli macie tego bohatera, to możecie go zabrać na specjalną przejażdżkę, jakoś miło z nim spędziliście ten dzień. Saino, jesteś osą wszystkiego najlepszego, 100 lat, 100 lat. Obrazki powinienem był tutaj wkleić, żeby było widać, co się podziało i jak się podziało z tym bohaterem. No, ale jakoś nieczęsto myślę o Saino, raz, ze względu na to, że nie mam tego bohatera, a dwa... Ze względu na to, że tyle się dzieje naokoło, że troszkę trudno pamiętać o wszystkich, więc 100 lat, 100 lat dla tych z Was, którzy tego bohatera akurat mają, weźcie go na specjalną przejażdżkę, pobawcie się trochę i mam nadzieję, że dzień Wam się poprawi, jeżeli będziecie mogli popuszczać oczko z sajna ale to było suche, przepraszam. I przejdźmy do tego na co wielu czekało, czyli te skrzydełka, specjalne skrzydełka związane z Amazon Prime, em. jak się wbijało te kodziki, to po wykorzystaniu czterech z ośmiu powinniśmy dostać te skrzydełka i one miały być rozesłane do 30 dni po zakończeniu tej akcji 30 dni po zakończeniu tej akcji powinno wypadać 29 czy 30, jakoś tak, czyli 25 teraz na ostatniej prostej przed końcówką czasu są rozsyłane i do mnie na przykład już dotarły, więc jeżeli ktoś z was łapał te skrzydełka, jeżeli ktoś z was specjalnie po to się szarpał, no to jest ten moment, że one powinny być dostępne. Złapmy jakąś bardziej niebieską postać. Do kogo mi to pasuje? Do Mony? One do Mony chyba będą pasowały. Więc jak wskoczę sobie do outfitów, tutaj ten, to powinienem mieć te niebieskie do machnięcia. No, no, nie pasuje mi ten niebieski. Dalej, da, da, dalej te pasują dużo lepiej, dalej te pasują dużo lepiej, zostajemy przy tych. Więc hurdur, dur hurdur, dur dur nie wiem na kogo ja je założę, nie wiem na kogo ja je założę. I jak jesteśmy już tutaj w okolicy mailowej, to pamiętajcie o Klikać to, żeby się nie świeciło na czerwono, że macie coś nietupnięte, ale mamy podsumowanie streama od twórców, więc ja tutaj przez to przelecę. Dorzucając oczywiście kontekst, albo przynajmniej na tyle kontekstu, na ile jestem w stanie wam dorzucić, więc A Secret Summer Paradise już niedługo uderzy w naszym kierunku. Nie będę tego wyciszał, będę to ściszał na montażu, ale jeden tekst od kli jest tak przesłodki, tak cudowny, pamiętajcie, to strzerować, żeby dostać 20 tysięcy mory, Jeden tekst, który ona zaraz rzuci, jest tak cudowny, że nie jestem w stanie wyciszyć tego audio i, i, i lecieć tak. Z Pamięci z tekstem, więc przejdźmy właśnie do tego, co będzie w Secret Summer Paradise, nadchodząca aktualizacja, butelkowa aktualizacja. No i będziemy tutaj mieli na samym początku pierwsze pytanie, które zazwyczaj pada: kto jest na banerach? Otóż na banerach jest i to. Prośba Kli. Żeby Anemo Bóg sprawił, żeby bomby Kli leciały w dobrym kierunku i wypychały tylko na złych gościach. Koniec. Jest mega, więc Kli będzie oczywiście na panerze. Kli jest jedną z dwóch postaci, które pojawią się w pierwszej połowie na banerze. Drugą jest nie ta, którą pokażą zaraz, ale następna, no przyskoczmy sobie dalej, jest Yula. Ten duet Kli oraz Yula to będą postacie, które będziemy mogli przygarnąć w pierwszej połowie aktualizacji 3.8. Tą już będę wyciszał, będę wyciszał bardzo. Mam nadzieję, że nie zagłusza mnie strasznie. Ściszę to na montażu. W drugiej połowie za to będzie czekała na nas Sangonomia jako Komi w z Wandererem i tutaj już wam mogę zapowiedzieć konkurs, który będzie przy okazji tego do zgarnięcia. Jest Wandererowa poducha, która u mnie czeka na rerun Wanderera, który miał być tam aktualizację temu, więc jakby byliśmy gotowi z tym konkursem wcześniej, ale jako, że Wanderera nie było, to również konkurs nie wystartował, więc tutaj do złapania będzie jedno z drugim. No i oczywiście możecie zobaczyć, co która postać robi, no ale jako, że to są bohaterowie, którzy poza Wandererem już dłuższy czas w grze są, no to każdy z nas plus minus wie, czego się tutaj spodziewać i co będziemy mieli do wzięcia. Więc jeżeli, jeżeli jesteście Zainteresowani, no to ta czwórka będzie. Oczywiście będą streamy z rolowania po te postacie, ale dajcie znać, co myślicie w komentarzu. Z mojej perspektywy, aktualizacja do tego przejdziemy zaraz, ale zapowiada się miodnie, zapowiada się bardzo dobrze. To będzie potężna aktualizacja z perspektywy Visa. Patrząc na to, co oni tutaj dadzą i wiedząc, co powinno na nas czekać w tej aktualizacji, 3.8 to będzie wreszcie aktualizacja, która będzie zachwycająca, jeżeli chodzi o ilość kontentu, jeżeli się nie mylę, bo wszelkie informacje, które do mnie docierały, sugerują, że jest bardzo optymistycznie, że wreszcie nie ma na co narzekać, jeżeli chodzi o bohateria. Kwestia gustu, ale z drugiej strony, jako że większość z nich poza wandererem była już dłuższy czas w grze, to może być dla wielu easy skip. Ci, którzy chcą mieć tych bohaterów, w większości wypadków ich mają, chyba że są bardzo pechowi i nie trafiło im się to na co polowali. Ale dla większości ludzi to jest albo nie mam, bo nie chcę, albo mam i. Złapane albo z innych powodów jestem niezainteresowany, niezainteresowana, więc easy skip i lecimy do 4-0. Więc wszystkie rolki, które tu zostaną nabudowane, cała masa tych primogemów to jest po prostu masyw, który wbija w konto i jedzie dalej, powiedział Wizu, który ostatnio nie przypisał sobie kodzików ze streama do konta, bo wyszedł na Dzień Ojca i zapomniał o tym. Więc, jeżeli o to chodzi, postacie, no, są ok, są ok. Dajcie znać, czy będziecie po coś rolowali, czy nie. Streamy oczywiście z rolowania będą, a ja bym przeskoczył do drugiej rzeczy, która jest z mojej perspektywy, no, może nie tyle gwoździem tego odcinka, co jest jedną z tych rzeczy, na które ja się bardzo hypowałem. Czyli dwa skiny dla dwóch postaci Blossoming Starlight dla oczywiście Clip oraz Sailwind Shadow dla Kai. Zacznijmy może od Blossoming Starlight, bo to jest skin, który będzie do kupienia ze sklepu. Zaraz skoczymy do sklepu, żeby sprawdzić, jaka powinna być cena, bo z pamięci nie jestem w stanie rzucić cyferką, ale ten skin jest przecudny, przefantastyczny i gdybym miał kli, to bym złapał i zbugowało się, widać jak są wycięte te do, do animacji. Nie pykło im tu, nie pykło. Będzie kosztował 1680, czyli tam jest 1350, 1360 jakoś tak w trakcie trwania tej aktualizacji, bo on będzie w promocji, więc jak będzie ta aktualizacja, to będziecie mogli ten skin złapać taniej, i on jest płatny. To jest czterogwiazdkowy skin. Wszyscy, którzy mówili, że to ma być piątka, bo moi twierdzili, że nie ma żadnych informacji, że to ma być piątka, to powinna być czwórka. Więc jak na likach były informacje, że ktoś twierdzi, że to ma być piątka, zawsze podkreślałem, że od moich jest informacja, że nie ma nic, co by sugerowało, że to faktycznie piątka ma być. I jak się okazało teraz, to faktycznie jest czwórka, więc czterogwiazdkowy skin do pięciogwiazdkowej postaci. Nie ma żadnych dodatkowych animacji, po prostu jest mega uroczy i śliczny. Przejdźmy do drugiego, czyli sailwind Shadow nowy skin dla naszego Kai i to jest jeden z najlepszych skinów w grze. To jest naprawdę udany skin, taki Prince of Persia. Jak tylko go za pierwszym razem zobaczyłem, koncepty i zostały mi wysłane, i mówiłem o tym na odcinku, to się nim zachwycałem i od tamtego czasu nie zmieniłem zdania. To jest najlepszy skin, jaki pokazali Wiza zdaniem. Dajcie mi znać, czy się zgadzacie, czy nie. No, ale będę bronił. Będę bronił, bo na szczęście to jest dawane za frico. Gdyby nie było dawane za friko gdyby to był skin do kupienia, albo na przykład ten deluxe premium i w ogóle, to wizu też by. Go złapa, więc z mojej perspektywy. Wood, wood, wood. Lecimy dalej do kolejnej rzeczy, ale zanim zajmiemy się eventem głównym, który teraz tutaj powinien nam wyskoczyć, to mamy jeszcze część Park Guide. To bardziej nam pokazuje, co będziemy mieli tutaj na tej wysepce do zobaczenia. Więc pierwszą jest Choo Choo Ten roller coaster zapowiadany od praktycznie roku. Mówiłem wam na jego temat wielokrotnie. Mówiłem na temat różnych właśnie takich ataków. Będziemy jechali i strzelali do rzeczy naokoło. Nie wiedziałem, jak to będzie zrealizowane. Miałem tylko informację, że jedziemy i strzelamy w jedną ze stron. wygląda to. Tak, spodziewałem się czegoś innego, spodziewałem się bardzo czegoś innego, ale wszystko pasuje jeden do jeden do opisu, który rzucałem wam. Jak się kończył zeszłoroczny event? Wakacyjne. Czyli kiedy kończyliśmy z drugą wersją Golden Apple Archipelago, to mówiłem wam o tym, że będą roller coastery na wyspie, że będziemy może nie na wyspie, może gdzieś pod ziemią w krainie Canidów. różne rzeczy, różne teorie były i to się potwierdza w ten sposób. Będziemy się tym poruszali po całej wysepce, znaczy nie wysepce, po całej tej kraince, po całej oazie. Będziemy jeździli po trakach, będziemy jeździli po Torach i to teoretycznie będzie najszybszy sposób poruszania się przez tą krainę. Oprócz tego mamy preprinty, czyli to będzie taki 2D teatrzyk, będziemy przesuwali rzeczy. Troszkę nawiązuje to do tego co było w domence Fischl, ale jest całkowicie inaczej zrealizowane. Nie będziemy musieli na ślepo tego łączyć tak, żeby system załapał, że to jest to co my chcemy zrobić, tylko tutaj będziemy mieli to na torach. Pchniemy w jedną, w drugą stronę i okładamy troszkę. Bieda Mario Map Maker, czy jak to się tam nazywa. Dwuwymiarowa gierka, która jest zrzutnika połączona z trójwymiarowymi elementami, które przesuwamy normalnie w świecie gry. Więc to jest druga rzecz, która będzie specjalna w tej oazie. Różnica jest taka, że o ile odczuciu Kart jest metodą trawersu i eksploracji, przestrzeni i tam będą dodatkowe gierki z tym połączone. to preprinty będą po prostu poukrywane w różnych miejscach, w różnych, może nie jaskinach, ale w różnych domeczkach i będziemy mogli je ogarniać jako dodatkową rzecz za dodatkowe nagrody oczywiście. I jeżeli mówimy o dodatkowych nagrodach, to jest Jouer Wussiers. Czy jakoś tak się to będzie czytał? Przepraszam, mój francuski totalnie nie. Będziemy łapali te właśnie e, cuśki Brilliant Mirrory i wbijali w odpowiednie miejsce, żeby poznajdywać. Tu będą takie puzelki połączone z eksploracją wyspy, z dodatkowymi skrzynkami, czyli oprócz tych skrzynek, które są poukrywane na mapie jeszcze tiketów, nie tiketów, z Wuszarów będziemy mieli dodatkowe rzeczy, więc to jest część połączona z eksploracją oazy jako takiej. Tutaj mam nadzieję, że będziemy się bawili dobrze, bo to pomoże nam zebrać wszystkie skrzynki bez pominięcia czegokolwiek, bo to będzie praktycznie ponumerowane. Prawie ponumerowane. Będą nam się wyświetlały te skrzynki, więc troszkę łatwiej powinno być. To tyle w temacie trawersu i zwiedzania naszej oazy. Zobaczymy jak fajnie się w to będzie grało i przejdźmy do eventu głównego, który się nazywa Secret Summer Paradise. Mamy oczywiście podsumowanie Jakie nagrody tutaj powinny na nas czekać, czyli tutaj do wzięcia główną nagrodą jest Laila. Postać czterogwiazdkowa, która jest z eventu. W tej aktualizacji mieliśmy broń. W następnej aktualizacji będzie postać. Oprócz tego również Kaja jest do wzięcia. Skin Kai jest do wzięcia z eventu głównego, co oznacza, że jak zrobicie event główny, to co jest najważniejsze, to będziecie mieli nie dość, że czterogwiazdkową postać do przygarnięcia, wizu mega się cieszy, bo tej akurat nie mam. Do tego skin Kai, na którym bardzo mi zależy, Primogemy będzie tego troszkę korona, no i cała reszta nie jest aż tak ważna, ale te. te te cztery pierwsze rzeczy, postać Kajak, Primosy i korona. To jest bardzo, bardzo, bardzo na plus z mojej perspektywy. Mega to wygląda, podoba mi się bardzo zestaw, który jest tym razem, więc nagrody jak najbardziej na tak wygląda to dobrze. No i mamy również atrakcje, które są związane z eventem głównym. Jest to rozbite na cztery eventy i nie będę ukrywał, że tym razem podobają mi się bardziej niż poprzednim razem w głównym tym. Pierwszy to jest Spinoblaster i to jest działko wodne i strzelamy do balonów. Jeżeli pamiętacie pierwszy Windbloom, tam mieliśmy zabrać ucznika na przejażdżkę, jakąś Amber czy inną i postrzelać do balonów, które jeździły. To jest dokładnie to samo, tylko że nie bierzemy własnego łucznika, dostajemy działko, które strzela bańkami wody, czy, czy kulkami wody, czy jak to tam nazwać, różne balony dające różne bosty, niebosty, więc to jest rozwinięcie koncepcji, która była w pierwszym Wind Bloomie z mojej perspektywy, fajnie, lubiłem tą minigierkę nie była najlepiej zrealizowana, ale miała bardzo duży potencjał, tutaj jest ten potencjał ewidentnie rozwinięty. Drugą minigierką jest Sojourn of the Barking Fox czyli miejscówki, które zwiedził szczekający lis, co prawda ten lisek jak go tutaj zobaczycie, to nie wygląda za bardzo na lisa to niebieskie czym latamy, to jest ten szczekający lis, ale dobra, załóżmy może i są niebieskie lisy z krótkimi ogonkami w tym świecie, więc to jest latanie przez tor z pułapkami klasyk, przerabialiśmy to wielokrotnie znacznie prostsze niż się wydaje na tych ujęciach po prostu mamy latać przez te pseudo bramy, które udają, że są morą, niby o, o to chodzi. Na streamie gadali o tym, tak jakby to były monetki, więc to są te monetki, przez które musimy przelecieć, żeby naładować licznik, no i dotrzeć do mety w jednym kawałku. Nie będzie to najtrudniejszy event, powinien być zabawny, taki szybki do pyknięcia, żeby dostać troszkę primosków. Trzecią częścią jest Dance of Flashing Lights i to jest fajne, bo tutaj będziemy na scenie walczyli z przeciwnikami i jak naładujemy swój Boost Matter to odpala się światło na nas, takie wiecie, światło sceniczne, które dodatkowo kroi wszystkich wrogów, czyli w tym momencie jesteśmy postacią główną na scenie, świeci na nas światło i mamy dodatkowe obrażenia. Fajnie to rozwiązali, fajna koncepcja. Standardowy event z walką na arenie, która tym razem jest arenką taką bardziej cyrkową, więc w tą stronę idziemy. No i ostatnim eventem jest Bing Bang Finch Ball, który lekko nawiązuje do tego arkanoida, którego mieliśmy, ale to nie jest to, to jest bardziej krling, tak to się nazywa, że będziemy mieli różne rodzaje tych takich suwaczków do rzucenia tych piłeczek, czy jakie nazwać oraz różne miejsca, w których jak się zatrzymamy to różne ilości punktów będą więc. W czerwonym brakeciku mamy najwięcej punktów, w żółtym brakeciku mniej punktów, no i w niebieskim najmniej. Co oznacza, że to jest bardzo ciekawa gierka i jak patrzycie na to ujęcie, to jest tylko jedna mapka, te ułożenia kamieni mogą być bardzo, bardzo, bardzo różne, więc to co pokazali na streamie też było takie, że pokazywali tylko jedno ujęcie, a potem tam w tle mega coś innego i było takie wow. Te inne mapy będą naprawdę rozbudowane i skomplikowane i fajne, więc powiem tak. Nie nastawiałem się na to za bardzo, jak czytam Opisy tego wyciekające z bety, jak to zobaczyłem na streamie, to było takie dobra. OK, jestem na tak, będzie w to grane. To mi się kojarzy z tą gierką z Hogwarts Legacy, w której ja bardzo się dobrze bawiłem tą minigierką z mojej perspektywy osą. Dobra, tu są punkty oznaczone. 1 punkt, 2 punkty, 5 punktów za czerwoną przestrzeń. woot. więc to jeżeli chodzi o event koronny Secret Summer Paradise, przeskoczmy do drugiego eventu, który będzie Perilous Expedition. I tutaj będziemy mieli ekspedycję gościa z gildii przygodystów w Liwe, który wbił się tutaj do Sumeru i ma problemy tam ze studiowaniem geografii i hydrologii, więc tutaj będzie zwiedzanie, klepanie przeciwników i różne dodatkowe atrakcje przy przy okazji tego eventu, więc nie jest to nic odstające bardzo od normy. Kolejnym jest Shirt Side, czyli łączony wzrok. Tutaj będziemy pomagali badaczowi z Amurty, to jest jeden z tych domów Hogwartu z Sumeru i będziemy szukali małych, zagubionych zwierzątek, próbując wyciągnąć je z tarapat. Więc będziemy mieli specjalne usterko, które będzie pozwalało nam patrzeć, jakby z ich perspektywy, no i znaleźć, gdzie kto jest ukryty, i je tam uratować. Zwierzątka będą miały swoje imionka, więc w ogóle hit, hit, bardzo hit. I ostatni event to jest Adventurers Trials Advent. I tutaj Cyrus z gildii przygodystów w Mądzie przygotował, jak to nazwać, tory przeszkód dla początkujących przygodystów, żeby nauczyć ich życia i naładować ich wolą walki i dalej tak dalej. Więc będziemy testowali te wszystkie tory zanim one zostaną rzucone w kierunku pomniejszych początkujących przygodystów, którzy tam niestety nie mają najłatwiej w Mondzie, bo tam są rycerze Favoniusa, w Liue, to nie wiem w ogóle jak bardzo sobie ta gildia przygodystów radzi. No ogólnie Adventure Trials będzie całkiem sympatyczne, będziemy mieli różne dziwne zadania do pokonania. I różne ścieżki zdrowia do przebiegnięcia. Ten event też się zapowiada bardzo dobrze, i z perspektywy wizy jest taki, wreszcie jest aktualizacja, w której praktycznie każdy event wygląda jak coś, w czym nawet jeżeli mi konkretnie nie leży, to i tak się w tym będę dobrze bawił. Dajcie znać, jak wy się do tego nastawiacie, bo to co powiedziałem na początku odcinka, że wreszcie jest potężna aktualizacja. Mam wrażenie, że tak, że wreszcie jest potężna aktualizacja, więc tutaj jest takie nice. To wygląda bardzo dobrze. I to jest koniec tego, co twórcy nam tutaj przedstawili. Jest troszkę więcej rzeczy, które było na streamie, było fountain rzucone, pokazane fragmenty, więc tym się też zapewne na dniach zajmiemy. Prawdopodobnie jutro będę to rozbebeszał wraz z spekulacjami i spoilerami, więc to będzie na sekcji spekulacji i spoilerów, żeby się nie pogubić, ale bardzo dużo rzeczy tutaj w tej aktualizacji będzie, bo to jest takie, że no, ok, to zostanie dodane, tamto zostanie dodane, to zostanie dodane, ale to, o czym zapominamy przy okazji tego całego mówienia, to jest, że jesteśmy w całkowicie nowej miejscówki, która jest niestety. Niestety totalnie fomo, że ona znika po tych 6 tygodniach. Jak ją odblokujemy na początku następnej aktualizacji, tak do końca nadchodzącej aktualizacji musimy ją skończyć, bo ona potem znika i może wróci za rok, a może nie wróci za rok. Ale te rzeczy, które nam przejdą koło nosa, to permanentnie nam przejdą koło nosa. Więc to, jak robiliśmy pierwszy archipelag, to był ten efekt wow, że nowa kraina było zwiedzanie. Drugi archipelag był taki męczący, bo ci, którzy nie robili pierwszego archipelagu, nie było tego efektu wow, bo zostali wrzuceni w środek historii. A dla tych, którzy robili pierwszy archipelag, to było takie, nie pamiętam już, co się działo, bo to rok temu i też jestem wrzucony w środek tego całego zamieszania, bardzo skomplikowane, rozbite. Tutaj mam wrażenie, że uderzają w tą samą mańkę co za pierwszym razem, czyli wejdziemy do nowej krainy i wszystko będzie lajtowe, powolutku, powolutku będziemy mogli zdobywać się odbokować rzeczy. Wszystkie eventy te eksploracyjne są związane z tym, żeby poznajdywać skrzynki, które są poukrywane, więc będzie nas to może nie prowadziło za rączkę, ale będziemy kierunkowani w stronę robienia kontentu najbardziej efektywnie. Co oznacza, że wygląda to na dobrą zabawę, która przy okazji da nam też czas na oddech. Nie będą to trudne minigiery. Nie będą to nudne minigierki, bo czasem jest tak, że minigierka jest prosta i jest nudna, a tu będzie raczej nie będzie trudna, czyli jest prosta, ale będzie ciekawa do zrobienia, bo będzie coś innego. Więc z mojej strony to będzie potężna aktualizacja z bardzo delikatnymi banerami, które moim zdaniem słabo szarpną, ale sama aktualizacja powinna ściągnąć z powrotem graczy do Genshin'a, bo to będzie fan. To wygląda jak dobra zabawa. Wreszcie, nareszcie, Wizu złapo na serduchu, nareszcie wygląda to jak bardzo dobra zabawa, więc mam nadzieję, że zobaczymy się w tej aktualizacji i razem będziemy dobrze się bawić. A może może i skusicie się na rolowanie. Więc mając to za sobą, chciałbym powiedzieć, że uwaga, spekulacje i spoilery, spoilery i spekulacje, jeżeli ktoś nie przepada, to polecałbym przewinąć dalej. Pamiętajcie wziąć wszystko z wielkim przymrużeniem oka i jeszcze większym ziarnem soli, bo nie wszystkie z tych informacji, nie wszystkie. Dobra, dzisiejsze spekulacje zostaną okrojone o połowę co najmniej, więc lecimy po kolei. Mamy potwierdzenie ze strony likerów, nie jestem pewny na ile to jest poprawne, możecie to traktować jako sus, ale nie spodziewałbym się tutaj fejków, że pływanie nie jest związane tylko z travelerem. Na livestreamie od twórców był pokazany fragment Sumeru i nasz bohater, który skakiwał do wody i pływał i tam nurkował. I to była jedyna postać grywalna pokazana pod wodą. Nie było żadnej innej, nie było nawet trawelerki w wersji żeńskiej. były tylko traweler i przeciwnice, ewentualnie jakieś zwierzątka pływające naokoło. Więc można było założyć, że będziemy się za każdym razem zmieniali w travelera i pływali tylko travelerem. Głównie ze względu na to, że też jak rozwiązać ataki pod wodą. Czy każda postać ma swoje ataki, własne, oryginalne, wyjątkowe? Czy ataki są związane z typem Broni, która ma postać, jak troszkę w Guild Warsie dwójce. Różne ciekawe rzeczy można by tutaj zrobić, bo jeżeli podzielimy to na typ broni, no to mamy kilka typów broni, więc każdy typ postaci będzie się pod wodą zachowywał inaczej. I jeżeli dołożyć do tego typ żywiołu, to można robić jakieś kombosy, ciekawe rzeczy. Nie wydaje mi się, żeby twórcy w to poszli. Po prostu mamy potwierdzenie, że kontent podwodny nie jest limitowany i ograniczony do travelera. To jest za step leaker. Nie mam potwierdzenia tej informacji od swoich. Oni na ten temat nic nie mają, więc tak jakby. ok, trzymamy za słowo, trzymamy kciuki, jeżeli to będzie prawda, to. Bardzo dobrze, bo wolę pływać na przykład Fischl czy inną Kukishinobu niż Travelerem. Ale to może ja. Druga informacja, którą zostawiłem dzisiaj, a nie zbywaliłem ze scenariusza, jest taka, że mamy plus, minus mapę Fontaine, taką bardzo bryłkowatą. Powiedzmy sobie, że jakbyście wzięli ten segment i go tak pozbawili detali, że tylko widać, gdzie jest zielone jasne, gdzie jest zielone ciemniejsze i gdzie jest niebieskie jako woda, to w ten sposób mamy zrealizowaną mapę, która, jak sobie tutaj przewinę i odjadę troszkę i otworzę też to mapy, żeby widzieć, o czym mówię. Fontaine jest duże jest na moje oko w całości po dodaniu, czyli przy okazji aktualizacji 4.8, będzie plus minus tak duże jak Sumeru razem z pustynią, jeżeli wszystkie te fragmenty będą grywalne, bo bardzo duży fragment będzie, fontein zaczyna się jakby tutaj to miejsce chyba będzie zwiedzalne jeżeli dobrze rozumiem patrząc na tą mapkę, albo przynajmniej ma potencjał, cała reszta tutaj w górę, ten kawał taki o, 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 będzie grywalny jak najbardziej tutaj gdzie mamy ten troszkę bardziej żółty kawałek zielonej trawy, przejdzie również tutaj i tutaj ten kolor pozostanie, dalej przechodząc w ten zielony, mondowy kolor, bo będziemy mieli bardzo mondową trawę, będzie bardzo podobnie tutaj. Ta zielona, mondowa trawa przejdzie górą i będzie się łączyła z tym, co mamy przy okazji, bardziej lasów deszczowych od Sumeru, więc tu będzie to połączenie i będzie troszkę piaszczy z tego kontentu przechodzącego jakby z tej mapy tutaj będzie połączenie i to będzie ostro przechodziło w zieleń, jeżeli to jest poprawne. Co więcej, to co się tutaj zaczyna wychodzi na jakby otwarte morze, które częściowo też wygląda na coś mniej lub bardziej grywalnego, tutaj będzie bardzo dużo wody, więc wszystkie elementy zielone będą jakby osobnymi wysepkami, takimi dużymi wysepkami, dużo większymi niż te, które są w Inazumie. Wielkość może troszkę powyżej tego, ale nie będzie tak podzielone wodą, będzie to jako jeden segment, przynajmniej tak to tutaj wygląda. No i stolica jest bardzo duża stolica, i te wszystkie tramwaje wodne to jest spory kawałek tego kontentu. No i mamy też zaznaczone tam miejsca, które gdzie jest miasto, jedno, drugie, nie mamy więcej, więc zobaczymy jak będzie. Jeżeli to jest poprawna mapa, to zapowiada się całkiem przyjemne, całkiem duże. Fontaine, nie sumer, Fontein. I... Nie wyspanie, wizu, nie wyspanie. Więc tutaj będzie sporo kontentu, sporo zabawy z perspektywy wizja. Tak, patrząc na to, jeżeli ta mapa jest prawdziwa, bardzo możliwe, że jest, to będzie dobrze. To będzie naprawdę dobrze, bo nie będzie na co narzekać, jeżeli chodzi o zwiedzanie. Szczególnie, jeżeli spora część kontentu podwodnego to są te rzeczy, na które ja teraz patrzę. To powinno być, to powinno być naprawdę udane. Dzisiejsza miejscówka została podesłana przez Brysa. Pozdrawiam cię mocno i serdecznie. Jesteś awesome! Miałem w planie zrobić inną miejscówkę, ale jako, że potrzebowałem dużo rzeczy przeklikiwać, to uznałem że jednak to może będzie dobre miejsce, to będzie dobre miejsce. Pamiętajcie, że wciąż trwa Daily i Event i jeżeli otaczacie wszystko od początku miesiąca aż do teraz, to dziś jest dzień 25, a w nim szmaty z expem, do końca miesiąca raczej już nic ciekawego nie zostało, a jeżeli gracie w Honka Star Raila, to również sytuacja jest identyczna, dzień 25, tutaj te łapki są i do końca miesiąca też nic wybitnie nie zostało. Nie zapomnijcie również bić do plecaka do zakładki z gadżetami, żeby sprawdzić, jak długi kulną pozostał wam na Parametric Transformerze, w moim wypadku powinien on tyknąć wczoraj, kiedy mówiłem na tym specjalnym nagraniu, i tak dalej, więc go odhaczałem poza nagrywką. No ale jest. I korzystając z okazji, chciałem bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym. Jesteście fantastyczni. Lisi magowie, wasza magia jest bardzo potężna. Jesteście osom. Lisi arcy Magowie wasza magia jest arcypotężna. Jesteście arcyosom. I arcy, dziękuję wam za wasz wkład w ten kanał. Lisi twitcher nauczy. Twitcher, dziękuję wam za wasz wkład w ten kanał. Wasza magia jest twitcher, potężna jesteście twitcher osom. Na Twitcha zapraszam najprawdopodobniej jutro wieczorem. Jeżeli macie fall Guysów, a jeżeli macie epika, to macie fall Guysów, to instalujcie. Widzimy się prawdopodobnie jutro wieczorem na graniu w Genshin'a, a potem Folgajców. Byłoby idealnie, byłoby bardzo fajnie. To już jest wszystko, co ja dzisiaj dla Was mam przygotowane. Więc życzę Wam miłego dnia, dobrego odzonka świetnych pięciogwiazdkowych roli. Niech Boże karędzi Wam sprzyja. Widzimy się przy najbliższej okazji, która powinna się nadarzyć Już jutro. Miłego dnia, dobrego odzonka do następnego i hej! Czy ja mogę dzisiejszy dzień przespać? Ja chcę dzisiejszy dzień przespać.